Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś będzie porównanie dwóch, jak zawsze, ciekawych smartfonów. Będzie to Samsung Galaxy Note, niedawno testowany przeze mnie na łamach portalu, no i Sony Xperia Z Ultra, ogromny, ponad 6-calowy tablet, smartfon, chyba tak to nazywamy, z bardzo ciekawym designem, podobnie jak to właśnie miało miejsce w tych poprzednich modelach z popularnych Zetek. Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. Rozpoczynając nasze porównanie, włączymy nasze urządzenia. Zobaczymy, jak one się włączają. Dwa smartfony zawibrowały. No, można powiedzieć, że tutaj już od razu wielkość tego smartfona, jeżeli chodzi o Xperia Z Ultra, no jest ogromny. No, Note 3 przecież jest wielkim smartfonem. 5,7 cala ekran, a tutaj mamy 6,44. Widać tą różnicę, naprawdę widać. No, Note 3 już widać, jest gotowy do działania. Xperia dopiero teraz. Ale można powiedzieć, w miarę szybko. Ok, nie przedłużając, może zaczniemy nasze testy. Testy będą odbywały się oczywiście benchmarkowo, ale też będę tutaj porównywał te dwa produkty, jak mają one do siebie. Zaczniemy od benchmarku Quadrant, pełen benchmark. Od razu właśnie przypomnę o specyfikacji. Mamy tutaj w tych dwóch smartfonach czterordzeniowe jednostki Snapdragon 800. To jest procesor, który aktualnie jest montowany we flagowych, właściwie wszystkich producentów, modelach. Do tego Note 3, 3 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o Z Ultra, troszeczkę mniej, ponieważ dwa. Ogólnie Z Ultra, nie testowałem tego modelu na wideotestach.pl, ale jeszcze być może przyjdzie na to czas, ale taka moja tutaj, moje spostrzeżenia, to jest bardziej Xperia Z troszeczkę poprawiona niż na przykład Z1. Z1 to jest taki typowy flagowiec, Z Ultra to jest taki wynalazek. No i już się pierwszy test zakończył, czyli wyniki. 21 070 punktów, jeżeli chodzi o Z Ultra. No i Note 3, 21,37, więc o kilka punktów mniej Samsung Galaxy Note 3. Dobrze, wyjdźmy, idziemy dalej. Skillujmy aplikację. Ok, i benchmark Antutu. A, bo już z benchmarku Antutu korzystałem, więc może Wam włączę to poza kamerą, żebyście nie widzieli wyniku zwyczajnie. Ok, tu już włączyłem. A jeżeli chodzi o... Ok. I jedziemy. Może przy okazji benchmarku Antutu powiem Wam o tej aferze benchmarkowej. Na pewno ci, co się interesują rynkiem telekomunikacyjnym, dokładnie wiedzą, w czym rzecz. Tutaj fala krytyki spadła na Samsunga, że to on oszukiwał, podkręcając podzespoły, procesory, zwiększając wydajność swoich modeli do benchmarków. No i ja się pytam, co w tym takiego dziwnego, skoro to jest benchmark i on ma testować tą największą wydajność tego urządzenia, czyli podzespoły nie mają iść w 3/4 czy w połowie mocy, tylko mają iść w 100%, mają iść pełną parą. No i producenci, no nie tylko Samsung zresztą, bo zostało to dowiedzione, że inni producenci też, no, wyręczyli autorów programów, jednym słowem, między innymi też autorów Antutu Benchmark, ponieważ no, ci, co stworzyli tą aplikację, no, nie wymusili na tej aplikacji, żeby dany smartfon pracował 100% wydajnością na tych smartfonach. Takie jest moje zdanie, więc robienie, można powiedzieć, igły z widły, ale tutaj to nie wina leży po stronie producenta, ale bardziej leży po właśnie stronie deweloperów, jeżeli chodzi o programy typu benchmark. Takie jest moje zdanie. No, każdy, jeżeli włącza, powiedzmy, jakąś wymagającą grę, no chce tego, kupuje sprzęt po to, żeby
żeby no sprzęt działał po prostu. No nie po to się kupuje tak drogie urządzenia, tak wydajne urządzenia, żeby one po prostu nie działały w 100%, nie? O to chodzi. Takie jest moje zdanie. Jeżeli się nie zgadzacie, podzielcie się w komentarzach jak najbardziej. No a przy okazji dobiega końca test Antutu Benchmark. Co ciekawe, dwa te smartfony mają ten sam procesor graficzny, który jest teraz testowany, Adreno 330. Ostatnio też robiłem testy na tym programie, no i jakiego koloru są te posągi. Na normalnych ekranach TFT są posągi koloru raczej białego, jeżeli chodzi o AMOLEDy, niebieskie. Trudno powiedzieć, trudno orzec, które tak naprawdę powinny być. Powinniśmy ten benchmark odpalić chyba na komputerze i wtedy byśmy mogli dopiero osądzić. No i Xperia Z Ultra już skończyła. No, przepraszam. Xperia Z skończyła i mamy wynik 34554 punkty. A jeżeli chodzi o Note'a, 33751. Czyli tak jak widzicie, mimo większej pamięci ilości RAM, mimo takich samych procesorów, takich samych graficznych procesorów, no te dwa smartfony jednak się różnią wydajność. No tutaj na korzyść Z Ultra, bo bądź kibicuję Z Ultra, bo obiektywnie patrząc jest troszeczkę smartfonem słabszym. Ale jak ktoś, jak jeden z widzów ostatnio przy recenzji Note 3 powiedział, no Samsung Galaxy Note jest przeładowany nakładkami i tymi wszystkimi funkcjami odnośnie tych gestów, rysika i tak dalej, więc nie ma się też jakoś co dziwić. Tutaj spokojnie na system idzie ponad 1,5 GB, jeżeli chodzi o Note'a. No i 3D Mark. Idziemy Z Ultra. No też ta duża ramka, oczywiście ten smartfon jest wodoodporny, kurzoodporny, bardzo, bardzo cieniutki. Może przyjrzyjmy mu się trochę. Note, no już o Note się wypowiedziałem i o jego skórzano-plastikowej klapce. No tylko Samsung mógł takie coś wymyślić, jeżeli chodzi o design. Czyli iść po prostu na zwykłą łatwiznę i zrobić no, zwykłe plastikowe po prostu urządzenie, zwykłą plastikową klapkę i pomalować to na złoto, w cudzysłowie na skórę, czyli zrobić skórzane imitacje skóry z plastiku. To się nie widzi, ale jeżeli to jest Samsung, to można mu wybaczyć, o, dokładnie. Po prostu jakiś tam wyznacznik kiczu, że tak powiem. Chociaż nie mówię, że u nas to brzydkie są te smartfony, ale jeżeli obok postawimy powiedzmy Z Ultra, czy Z1, czy HTC One, no S4, czy Note, czy inne Samsungi, bardzo, bardzo szybko bledną. Dokładnie widzimy grafik test 60 fpsów, drugi 56 i 41 fpsów. Ogólnie mamy tutaj wyniki no, maksymalne. A jest, porównajmy wyniki do Note 3. Troszeczkę gorsze. W teście grafiki numer 1 mamy 58,9, potem 56,1, 56,7, czyli troszeczkę lepiej niż w Z Ultra, tam było 56,1. I w ostatnim teście 31,4, a Z Ultra 41,4. Dokładnie tak to wygląda. Nie wiem, czy dokładnie to ujrzycie. Ok.
No i to by było na tyle z benchmarków. Teraz przejdziemy jeszcze do QuickOffice i odpalimy plik w PDF w Wordzie. No okej, spróbujemy szybko kliknąć. Plik 5-megowy, ponad 300 stron. No i zobaczmy. No na razie wszystko wskazuje na to, że wygra ten TS Sony Xperia Ultra, jeżeli chodzi o wydajność. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze sobie radzi. No i Z Ultra. Po raz kolejny. Czyli można powiedzieć trzeci benchmark, czwarty test wygrany przez Ultra. Od razu możecie sobie zobaczyć ekran też jeszcze przy okazji. AMOLEDowy i właśnie TFT Triluminus. O! Przy tak dużym ekranie nie ma problemów z czytaniem. Bardzo dobrze to wygląda. No i to by było w sumie na tyle. No, zwycięzcą mojego testu wydajnościowego okazała się Sony Xperia Z Ultra. Chociaż trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o możliwości, no tutaj Note 3 przoduje jednak jego możliwości co do rysiku, możliwości systemu są bardzo, bardzo duże. W Sony Xperia Z Ultra tak nie mamy. Mamy te wszystkie standardowe aplikacje, ale to jest po prostu przerośnięty smartfon, prawie tablet już z tymi wszystkimi typowymi aplikacjami od Sony, nie wspierające jakiś, można powiedzieć, w szczególności takiego dużego ekranu. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na stronę wideotesty.pl. Tam będą tabelki, wykresy, jakaś krótka recenzja, więc zapraszam Was serdecznie tam do przeczytania tego, co ja tam napisałem. No i subskrybujcie kanał, komentujcie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!